Cześć Siemka, dzisiaj mamy konkurs, 10. już odcinek Ligi Typera i z racji, że jest to odcinek 10., a więc taki jubileuszowy i jest to odcinek ostatni już w tej edycji poświęcony meczom reprezentacji, no to będzie to taki odcinek, można powiedzieć, specjalny, ponieważ będzie tu aż 5 meczy oraz dwa z nich będą punktowane podwójnie, no i też będzie lepsza nagroda do wygrania w tym odcinku, a mianowicie dla zwycięzcy tego odcinka będzie do wygrania puszka, mini puszka z edycji Panini FIFA 365, ta nowa właśnie FIFA. Taka puszka, moi drodzy, zawiera 5 saszetek, jedną limitkę oraz jedną kartę specjalną. Cena detaliczna to 25 zł. No i jak widzicie, to jest puszka prosto ze sklepu, fabrycznie zafoliowana, także naprawdę super nagroda. Jeżeli ktoś zbiera tą edycję, to się naprawdę bardzo ucieszy. A jeżeli ktoś tej edycji nie zbiera, no to ewentualnie może na przykład taką puszkę komuś odsprzedać. Także naprawdę super nagroda jest do wygrania. No i teraz tak, żeby wziąć udział, trzeba tak, po pierwsze łapkę w górę zostawić pod tym filmem, sub, jeżeli ktoś właśnie z nowym widzem z Was, no i po trzecie napisać w komentarzu swoje typy i teraz, tak jak Wam mówiłem, typujecie 5 spotkań, bo zazwyczaj jest to 4. Teraz jest to 5, a więc po kolei Brazylia kontra Argentyna. To jest mecz z grupy eliminacyjnej CONMEBOL, czyli Ameryka Południowa. I ten mecz odbędzie się w piątek o północy 45. I chodzi tutaj o noc z czwartku na piątek, a nie z piątku na sobotę. Także to jest dosyć ważne, bo to jest pierwszy mecz. I ten mecz oczywiście jest hitem. No jakże mogłoby być inaczej? Brazylia, Argentyna, bardzo ciekawie zapowiadające się starcie, dwie piłkarskie potęgi. No i też jest to wielki pojedynek dwóch piłkarzy FC Barcelony. Z jednej strony Brazylia, mamy Neymara, z drugiej Argentyna, mamy Messiego. Co tu chcieć więcej? Kolejny mecz. Jak możecie zobaczyć, to jest ten drugi hit. Rumunia kontra Polska, to jest grupa E, piątek 20:45. To jest, moi drodzy, niesamowicie ważne spotkanie dla Polaków. Może się okazać później, że to będzie kluczowy mecz, jeżeli chodzi o awans naszej drużyny na mistrzostwa do Rosji. Rumunia kontra Polska, no tutaj gospodarzem są Rumuni i na pewno będzie bardzo ciężko o punkty, ale wszyscy mamy nadzieję, że Polacy, nasze orły, ten mecz uda im się wygrać, ale będzie na pewno o to bardzo, bardzo ciężko. Kolejny mecz Anglia kontra Szkocja. Faworytem zdecydowanym tego meczu są Anglicy. Ale jeżeli chodzi o Szkocję, no to jest dla nich bardzo ważny mecz, można powiedzieć takie derby Wielkiej Brytanii, też ze względów takich, można powiedzieć, politycznych. Oprócz Brexitu, to też w Szkocji dużo osób domaga się właśnie niepodległości dla Szkocji, także dla Szkotów to jest bardzo ważny mecz z Anglią. Można powiedzieć, że taki mecz dla Szkocji to jest z Anglią jak dla Polski z Niemcami. Też pamiętamy ten mecz z 2014 roku, co Niemcy przyjechały, mistrzowie świata, też każdy mówił, że Niemcy wygrają, a okazało się, że Polska go wygrała 2-0, także moi drodzy, czwarty mecz to jest Chorwacja kontra Islandia, grupa I, to już jest sobota. Faworytem tego meczu jest Chorwacja, no wiadomo, bardzo mocna drużyna, Modric, Rakitic, ale Islandia to jest jedna z
rewelacji ostatniego Euro doszli do ćwierćfinału, eliminując tam Anglików. No i na pewno będzie też ciekawie w tym meczu. Islandia będzie chciała ten mecz przynajmniej zremisować, zwłaszcza że Chorwacja i Islandia są na współliderem, to znaczy są mają po 7 punktów obydwie drużyny teraz w swojej grupie. No i ostatni mecz, Walia kontra Serbia. No tutaj faworytem wydaje się być chyba Walia. Grają u siebie, a poza tym Walia, sensacja Euro 2016, doszli aż do półfinału, ale teraz z tego co patrzyłem, to są oni chyba dopiero na trzecim miejscu w grupie. Grają oni z Serbią. Serbii dawno nie było na wielkich turniejach, ale Serbowie teraz są liderem grupy i kto wie, być może te eliminacje to jest wreszcie czas, aż się Serbia przełami i wreszcie awansuje na jakiś wielki turniej. Też bardzo ciekawy mecz. Także na każdy mecz podajecie dwa typy: wynik meczu oraz strzelec bramki. Piszecie tylko jednego zawodnika. Czas macie do piątku do północy 45 i tu bardzo ważna rzecz jest, że jest to noc z czwartku na piątek, także de facto czas, żeby wziąć udział, macie do końca czwartku. Także polecam Wam najpóźniej w czwartek na wieczór zostawić typy, bo później możecie o tym zapomnieć. Wyniki podam w następnym odcinku Ligi Typera, który będzie gdzieś tak za tydzień, w poniedziałek albo we wtorek. No i tak mniej więcej powinien wyglądać Wasz typ, czyli na przykład Brazylia kontra Argentyna, na przykład 1-1, strzelec Di Maria, i tak samo robicie dla pozostałych meczy, taki właśnie komentarz dajecie. Wyniki odcinka numer 9, jego zwycięzcą jest Kuba Kolekcjoner. Kuba się już właśnie ze mną skontaktował, także wyślę mu jeszcze w tym tygodniu nagrodę, która właśnie była do wygrania. Natomiast jeżeli chodzi o klasyfikację generalną po odcinku 9, to liderem nadal jest Bogdan Groński. Ma on 62 punkty, ale jak widzicie, ta klasyfikacja jest niesamowicie bardzo wyrównana, bo na drugim miejscu Dozgol ma 61 punktów. Na trzecim Michał Kieliszek oraz Brajczes mają po 60 punktów. W ogóle 6 osób ma w okolicach 60 punktów. Także no, ta klasyfikacja jest bardzo wyrównana, ale w tym odcinku naprawdę można zdobyć dużo punktów, także prawdopodobnie ona się tutaj trochę tak zmieni. Także zapraszam Was do brania udziału w tym odcinku, bo jak widzicie, jest 5 meczy, 2 punktowane podwójnie, także można zdobyć naprawdę bardzo dużo punktów. Oraz przede wszystkim dla zwycięzcy jest naprawdę fajna nagroda, puszeczka FIFA 365 mała. Także co tu chcieć więcej? Życzę Wam powodzenia, trzymajcie się, cześć!